Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa bełchatowski samorząd wraca do realizacji budżetu obywatelskiego. Miasto przeznaczy 1 000 000 zł na realizację projektów zgłaszanych przez mieszkańców. Właśnie upłynął termin zgłaszania propozycji. Budżet obywatelski jest to ta formuła, w której mieszkańcy tak naprawdę mogą zdecydować zarówno o tych małych czy większych inwestycjach, które chcą, by zostały przeprowadzone w mieście, jak i również mieli szansę przedstawienia własnych projektów, własnych propozycji oraz zagłosowania na te, które zostały już przedstawione, by wybrać te, które są ich zdaniem w ich okolicy najbardziej potrzebne. Na jakim etapie teraz jesteśmy? Do 17 czerwca był czas na zgłaszanie projektów. W tym momencie wiemy już, że w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wpłynęło aż 21 propozycji od mieszkańców. I tutaj pula tych środków, które są przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego, wynosi 1 000 000 zł. Przypomnę, 100 tysięcy na projekty miękkie oraz 900 tysięcy na projekty twarde. Formuła przewiduje takie rozwiązanie, by propozycje, które są zgłaszane do budżetu obywatelskiego, maksymalną tą kwotę, na którą ewentualnie są przygotowywane, osiągnęły do 50% wartości. Czyli na przykład, jeżeli chodzi o projekty miękkie, maksymalna kwota przewidziana na realizację jednego projektu to jest 50 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o projekty twarde, to tutaj 450 tysięcy złotych. Teraz te propozycje do 9 sierpnia zostaną zweryfikowane. Trzeba sprawdzić między innymi to, czy one są możliwe do realizacji, czy one są zgodne z prawem, czy faktycznie z tym prawem miejscowym, czy na przykład inwestycja ma znaleźć się w takim miejscu, które należy do miasta Bełchatowa, czyli miasto Bełchatów na przykład jest właścicielem gruntu, żeby nie wchodzić z taką inwestycją, bo tego nie można zrobić w jakieś prywatne grunty, to zostanie zweryfikowane. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o tym, czy ich projekt został zakwalifikowany. Będzie czas na to, by ewentualnie te, które zostały odrzucone, by można było się odwołać. No i następnie zostanie ogłoszona lista już tych zakwalifikowanych, a w sierpniu od 5 września mieszkańcy Bełchatowa będą mogli zdecydować, które z tych projektów będą realizowane. Po weryfikacji propozycje projektów zostaną poddane głosowaniu mieszkańców. Projekty, które zdobędą największą liczbę głosów, będą realizowane w 2023 roku. W latach poprzednich te kwoty były nieco większe, ale faktycznie to 1 000 000 zł w tym trudnym budżecie miejskim, samorządu miejskiego, to jest spora kwota. Ja przypomnę, że faktycznie, jeżeli chodzi o formułę, to ona wygląda w ten sposób, że w tym roku kalendarzowym te projekty są przedstawiane, jest głosowanie i wybór mieszkańców tych projektów, które będą realizowane, a one będą wykonane tak naprawdę w roku następnym budżetowym. No i tutaj faktycznie ten 1 000 000 zł, który jest przeznaczony na realizację tych projektów, no jest to dość duża kwota, biorąc pod uwagę, jak trudno jest samorządom w tym momencie tak naprawdę zamknąć, dopiąć budżety. Samorządowcy liczą na duże zainteresowanie i rozwój budżetu obywatelskiego. Będziemy Państwa informować o kolejnych etapach realizacji.